Już to Marla idzie? A nie, to nie Marla. O, idzie. Kurde, nie filmuj mnie naprawdę. Jej charyzmatu, ta duchowość. Bardzo proszę o przedstawienie, o pokazanie, to zawsze co jest tam charakterystyczne tej duchowości Matki Teresy. Proszę Państwa, idziemy do zoo. Jesteśmy we wrocławskim ogrodzie zoologicznym i widzimy pasikonika ogromnego. Nieprawdopodobne. A tu Marla się szykuje. No niestety. No niestety, wszystko pozamykane. Marla się coś łudrze. No, będzie można sobie jeździć na kucyku. Tam pod siódemką, zobacz, będzie te dzieci chyba rzucało, bo to będzie plac do przejażdżki dla dzieci. Kucyki będą zrzucać dzieci. Mi się ogród zoologiczny kojarzy ze starymi czasami, kiedy tu było hadziajsko, dziadowsko, zaniedbanie,
A teraz wszystko takie jakieś odpicowane. A tu kuchnia dla map. Taki konik jakiś? No co tam nie lubię? Jak nie lubię? A co? One nawet nie wiedzą co ja robię. Nie wiedzą. Ja pamiętam naprawdę, te małpy kiedyś tutaj szalały, a teraz... Co to jest? Na komuny to one wariowały po prostu. Ale to było tak, na jedno działało, na drugą jeszcze gorzej.
tak naprawdę, jak zauważyliśmy, to potem myślałem, że wynika naprawdę bezpośrednio ze strachu, bo one się nas fizycznie bały strasznie. To jeszcze bardziej jest stresujące, to w ogóle do niczego nie dochodziliśmy, prawda? Więc... Taki konik. Tu umarła.